Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i od razu chciałabym Państwa zaprosić do zmiany języka, dlatego że wkraczamy w świat Biblii, która posługuje się innym językiem, chociaż także polskim. Więc pojęciowość, której będę tutaj używać, jest pojęciowością relacyjną, w sensie związaną z relacjami i jest nam wszystkim bardzo bliska. Dlatego chciałabym, żebyście zgodzili się Państwo na zaproszenie do tego, że skorzystamy ze zmysłów, którymi zostaliśmy obdarzeni i zgodnie z taką metodą, którą stosuje tekst biblijny. Zaproszę Państwa do tego, żeby obraz pomógł nam przyswoić sobie treści. Ja specjalizuję się w multisensoryczności tekstu biblijnego, w jej udziale w formułowaniu tekstów apokaliptycznych. Dlatego też do tego typu doświadczenia Państwa zapraszam. Kiedy mówimy o prawdzie jako o pojęciu emet pojawiającym się w Starym Testamencie, to spotykamy się z pojęciem, które wyrasta z tego samego rdzenia co aman. Aman, nasze amen, więc tym samym spotykamy się z zupełnie inną definicją prawdy. Dlatego, że okazuje się, że nie będzie ona nam pobrzmiewać w przestrzeni, teraz boję się używać jakichkolwiek słów przy ludziach z filozofii, nie będzie ona nam pobrzmiewać w przestrzeni definicji, w przestrzeni terminów samych, ale będzie definiowała się w refleksie, będzie występować w refleksie, w świetle takich pojęć jak stabilność, wierność, pewność, trwanie i wiarygodność. Zatem, kiedy wchodzimy w przestrzeń emet, to spotykamy się z całym bogactwem semantycznym. Nie mówimy tu tylko o słowie prawda. Zresztą każde z pojęć hebrajskich, z którymi spotykamy się w Biblii hebrajskiej, jest tak naprawdę studnią semantyczną, z której dane konteksty wysupłują nam aspekt danego słowa, ale zapraszają nas przede wszystkim do doświadczania. I tu, żebyśmy od razu nakreślili sobie kontekst, w którym się poruszamy. Biblia jest księgą o Bogu. Ona nie jest instrukcją obsługi naszego życia. Ona nie jest o tym, co my mamy robić, tylko jest sposobem autoprezentacji Boga. W związku z tym też wszystko, cokolwiek jest nam proponowane w przestrzeni biblijnej, jest w przestrzeni relacji. Dlatego też właśnie prawda jako stabilność, wierność, pewność, trwanie, wiarygodność. Lokujemy się tym samym w przestrzeni także zdarzenia i jego dynamiki, bo będziemy mieli doświadczenia z tym, co się dzieje, oraz w przestrzeni relacji, tym samym nie tylko kwestie intelektualne będą tu wchodziły w grę. W ujęciu biblijnym nierozerwalnie, emet, będę się tym pojęciem posługiwać. W głowie dokonujmy sobie transkrypcji i translacji na stabilność, wierność, pewność, wiarygodność. Dlatego, żeby uciec od słowa prawda, żeby go nie utożsamiać z naszym bezpośrednim, tylko tym ograniczonym rozumieniem. Pojęcie emet nam się pojawia nierozerwalnie związane z osobą Boga i wypływa z niego, bo pojawia się między innymi w autoprezentacji Boga wobec Mojżesza, tam gdzie pada tetragram. I tam już występuje w takim bardzo znamiennym powiązaniu z Chesed. Chesed, mówiąc tak bardzo krótko, to jest wierna miłość Boga. I tym samym, kiedy ksiądz profesor Tronina analizuje rozumienie słowa prawda, mówi, że razem z Chesed, emet z Chesed stanowi w połączeniu przez Waw, Chesed w-emet, należy uznać za hendiadę. Hendiadę, czyli taką całość semantyczną, w której poszczególne komponenty wzajemnie się dopełniają i wzajemnie naświetlają swoje partykularne znaczenia. Zatem nie chodzi tutaj o to, że prawda zostaje nam sprowadzona do treści prawdy miłosnej, czy miłość nabiera charakteru wiernej i prawdziwej, ale chodzi tu o to, że mamy taki konstrukt, w którym stałość, prawda i wiarygodność ma rys miłości, ma rys relacji bardzo głębokiej, zaangażowanej, najgłębszej i ukierunkowanej na dobro. I kiedy mamy biblijne powiązanie Chesed z przymierzem,
bo to jest klasyczne pojęcie, ta miłość wierna jest miłością przymierza, to zarazem stajemy wobec inicjatywy Pana Boga, który kieruje się ku nam z bliskością i wsparciem. I Bóg buduje wobec nas, dla nas, taką przestrzeń współpracy, przestrzeń współodpowiedzialności. I Pan Bóg także przez przymierze konstytuuje trwałość więzi. I w tej przestrzeni lokuje nam się słowo prawda, bo tutaj też lokuje się chesed. Chesed, wierna miłość Boga. Chesed weemet, chesed na pierwszym miejscu w tej chendiadzie, czyli jest wyjściowa. Ta wierna miłość Pana Boga jest wyjściowa dla rozumienia emet. W takim kontekście pokazuje nam się jeszcze jedna rzecz, że emet, tak jak chesed, Bóg nas kocha miłością wierną, czyli emet, wypływa z Boga. I potwierdza nam fakt, że jest ufundowana nie na poziomie intelektualnym, ale na poziomie doświadczenia relacji. Zatem bez wejścia w relacje nie mamy co nawet marzyć o tym, żeby próbować cokolwiek o emet mówić. Kontekst, który nam następuje w Księdze Wyjścia po tej autoprezentacji Pana Boga, gdzie mamy te stwierdzenia doskonale nam znane, Bóg miłosierny, łaskawy, chesed weemet, tak, bogaty w łaskę i wierną miłość, mamy mowę o tym, że miłość Boga rozlewa się, hojna miłość Boga, hen, na tysiączne pokolenia. I mamy też mowę o tym, że Pan Bóg do trzeciego, czwartego pokolenia nie każe, bo tam jest hebrajskie pakat, tylko nawiedza, nie daje spokoju tym, którzy odwrócili się od Niego. I w ten sposób zostaje nam dopełnione to rozumienie emet, tej prawdy naszej, jako autentycznego rozpoznania. Pan Bóg nas nie zostawi, ponieważ nas doskonale zna. Jemu ta prawda o nas, wszystko związane z nami, jest doskonale znane i On jest w stosunku do nas wierny, dlatego że On od zawsze wszystko wie o nas. Dlatego nas nie zostawi. I człowiek rozpoznaje to Boże odniesienie do Niego w efektach najpierw Bożej hojności. I tutaj to rozpoznanie prawdy związanej właśnie z tą wierną miłością, tego emet związanego z wierną miłością, dokonuje się między innymi w przestrzeni myślowej Jakuba. Jakub, kiedy modli się w drodze na spotkanie z Ezawem w Księdze Rodzaju w 32 rozdziale, mówi właśnie o Bogu, który kocha go i jest mu cały czas wierny. Tam pojawia się to emet. Kontekst perypetii życiowych Jakuba pokazuje nam, zwłaszcza rozdział 28 Księgi Rodzaju, pokazuje nam, że on ma prawo powiedzieć tutaj, że ta prawda, którą pokazuje mu Pan Bóg w swoim działaniu, to jest realizacja wcześniej złożonych przez Pana Boga Jakubowi obietnic. Pamiętamy tą sytuację snu Jakuba i tego doświadczenia Bożej propozycji, gdzie Jakub odpowiada, jeśli ty tak zrobisz, to ja wówczas tu przyjdę i tobie oddam chwałę i ty będziesz moim Bogiem. I tutaj prawda, emet, zyskuje też taki rys kontynuacji. Czyli okazuje się, że ona nie jest czasowa w ujęciu biblijnym. Ta prawda, ta Boża wierność, stałość, ona się nie dewaluuje i nigdy nie zależy od naszej kondycji, ale fakt jej przyjęcia. I przyjęcia tego, że się to spełnia, że ona ma ten rys spełniania się deklaracji Pana Boga, Jego słów, doświadczenie tego jest zależne oczywiście od naszej decyzji, a o wolności słyszeliśmy przed chwileczką. Dalej, kiedy czytamy drugą księgę Samuela, to Dawid w 7 rozdziale werbalizuje: teraz ty, o Panie mój, tyś Bogiem, twoje słowa są prawdą. I dalej mówi, skoro obiecałeś. I tu mamy połączenie emet z dwar. Więc okazuje się, że nie chodzi tu tylko o fakt deklaracji zwerbalizowanej, ale chodzi też o całą sprawczość. Termin hebrajski dawar oznacza nie tylko to, co się wypowiada, co zostaje uchwycone jako komunikat, ale także to, co się dzieje mocą tego słowa. Zatem emet jako ta trwałość, stałość Pana Boga, Jego wierność obietnicą i dawar spotykają się tutaj, żeby nam powiedzieć, że to jest tożsamość Boga. Tożsamość naszego Boga, który jest obecny, jest zaangażowany, jest ukierunkowany na nas. I tak jak Dawid go nazywa, dzięki temu, że jest ukierunkowany, to pozwala nam nazywać go mój Pan.
Gwarantem jakości emet, gwarantem jakości prawdy jest Bóg, bo prawda wypływa z Niego. Zatem chcąc ją poznać, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby z Nim się spotkać. W psalmie 119, w 160 wersecie prawda jest określona jako rosz, jako głowa, jako centrum. Tłumacz Biblii Tysiąclecia chce, żeby określać ją mianem podstawy Bożego Słowa. I to nam odsłania, jak bardzo ważne dla autorów biblijnych jest ukazanie tej wierności Boga, wiarygodności i trwałości przekazu. I to dotyczy zarówno Tora, czyli wszelkiego rodzaju pouczenia, jak i tego, co jest rozumiane pod Tora w drugim aspekcie, prawa. Czyli pokazania nam, jak wygląda porządek świata, w którym my wchodzimy, a który Pan Bóg ustanowił. Na takim Bożym Słowie, które jest wierne, stabilne, opiera się wszystko tak naprawdę, więc też dla nas pewność kontynuacji życia. I ta stabilność daje nam oparcie w osobie, a nie tylko w naszym zrozumieniu. Psalm 146 natomiast przywołując emet rozszerzy jego granice temporalne do leolam, wskazując, że Bóg strzeże prawdy i od razu dokonam tłumaczenia zawsze. Tłumaczenie leolam jako na wieki, że prawda Boga jest strzeżona przez Niego na wieki, tam jest szamar, sugeruje nam, że to nie jest tak, jak my myślimy w naszych kategoriach europejskich, że czas rozkłada się na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Proszę pamiętać, że mówię językiem, którym operuje biblistyka, nie filozofia. Zatem język hebrajski, przestrzeń semantyki semickiej nam proponuje rozciągnięcie i mówi Bóg w swojej tożsamości, On jest zawsze. Słowo na wieki w naszym rozumieniu oznacza kiedyś tam. Natomiast tak jak tak Bóg, tak samo Jego prawda, czyli stałość, wiarygodność, trwałość, wierność obietnicom jest zawsze. To pokazuje, że realizuje się także w tym momencie. I wprowadzenie tutaj czasownika szamar, czyli strzec, Bóg, który strzeże swojej prawdy, sugeruje, że Bóg jest zaangażowany. Że dla Boga ta rzeczywistość i dla nas, żebyśmy my doświadczyli trwałości Jego przekazu, jest cenne i jest warte ochrony. Według tego emet, tej Bożej trwałości prawdy, dokonuje się miszpat, czyli przywracanie porządku. O tym wspomina między innymi Psalm 119. Pan Bóg odkrywa człowiekowi na nowo i nie wydaje sądu, ale rzuca światło. Nie mamy do czynienia z wyrokami Pana Boga. Pod miszpat, szafat, porządek, miszpat z porządku jest wskazane nam wynikanie porządku z ustanowienia przez Boga i Jego światło, które On nam daje, dzięki czemu ten porządek jesteśmy w stanie rozpoznać. I w tym też lokuje się Boża wierność wobec nas, czyli danie nam całkowitego oglądu, rozszerzanie naszych horyzontów percepcyjnych, na ile oczywiście chcemy to uczynić. I tutaj jest też ciekawa formuła, dlatego że psalmista tutaj w psalmie 26 rozpoznaje prawdę jako przynależną do Boga, czyli Twoja prawda. I to dołączenie sufiksu zaimkowego do emet pokazuje, jak kontekst nam tutaj odzwierciedli, bo to jest przy imieniu Jahwe, pokazuje życiodajność, pokazuje trwałość. Kiedy przyjmujemy Boga, doświadczamy prawdy, i doświadczamy życia. Bez Niego nie jest to możliwe. Tak nam to tekst biblijny przedstawia. W psalmie 31 Pan Bóg już bezpośrednio zostaje nazwany Jahwe El Emet. Czyli Bóg, który jest jednocześnie Panem Prawdy. Tłumaczone jest to jako prawdziwy Bóg. Niemniej tu mamy do czynienia z akcentem na fakt, że autor natchniony, który mówi w kontekście poprzedzającym, we fragmencie, który doskonale znamy, w Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mego, Ty mnie wybawiłeś, Jahwe El Emet, Boże prawdziwy, wierny, pokazuje nam, że uwolnienie, którego doświadcza,
pozwala mu zaufać Bogu i przyjąć stałość przekazu Bożego, przyjąć autentyzm Pana Boga. Zatem doświadczenie z wolnością idą tu w parze i dalej człowiek prosi Boga w psalmie 40, żeby zechciał go w tym doświadczeniu przyjmowania ofiarowywanej prawdy i stałości, że Pan Bóg zechciał człowieka pilnować, żeby chronił, żeby to doświadczenie Bożego emet było strzeżone w nas nie tylko przez nasz intelekt czy nasze decyzje, ale także przez Boga. Czy Pan Bóg, żeby ciągle nam podsyłał informacje, które nas utrzymają przy Nim. Tutaj fenomenem jest fragment księgi proroka Zachariasza, 8 rozdziału, gdzie Pan Bóg mówi: powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem i nazwą Jeruzalem miastem wiernym, Ir Haemet, a górę Pana zastępów górą świętą. Jak patrzymy na sekwencję treści w tym fragmencie, to przemiana Jerozolimy w wierne miasto, w miasto Emet, miasto prawdy, dokonuje się nie w efekcie ludzkich starań, ale dzięki zamieszkaniu Boga w środku, wewnątrz ludu i dzięki promieniowaniu Jego świętości, promieniowaniu tego, kim On jest. Kiedy wrócimy na chwileczkę do połączenia z Chesed, z Emet, które pojawia się także w modlitwie uwielbienia, którą wypowiada sługa Izaaka, kiedy ma to posłannictwo do spełnienia, znalezienie mu żony. I już po spotkaniu z Rachelą w 24 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 17, mówi, że Pan Bóg jest tak wierny, jest prawdziwy, jest stały. I to samo proponuje od razu w przekazie Betuelowi i jego żonie, rodzicom Racheli. Jako postawa, że oni w imię właśnie takiego Boga powinni odpowiedzieć pozytywnie na jego prośbę o rękę córki dla Izaaka. I co się okazuje, że tak jak w przypadku przemiany Jerozolimy, u podstaw leżała obecność Pana Boga i promieniowanie Jego emet, które my przyjmujemy, a nie tworzymy, tak tutaj okazuje się, że z tożsamości Boga wypływa propozycja dla aktywności człowieka. I Bóg nie tyle wymaga od nas prawdy, co On jest prawdą i mówi: wejdź w bliskość, a prawda będzie na ciebie oddziaływać, będzie cię przenikać. Moja trwałość, stałość, wierność będzie także w tobie. I ta myśl zostaje też bardzo mocno oddana przez psalmistę w tekście, który chyba wszyscy znamy. Łaskawość i wierność, tam jest oczywiście Chesed Wemet, spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. I znowu Emet, tłumaczone jako wierność w Biblii Tysiąclecia, z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość Cedaka wychyli się z nieba. I ten tekst nam pokazuje emet w takich dwóch odsłonach. Pierwsze to jest komponent z Chesed, wierną miłością Boga, która wystrzela z ziemi. Wystrzela ku sprawiedliwości, czyli ku myśleniu, usprawiedliwiającemu myśleniu Pana Boga, bo tak sprawiedliwość rozumie Biblia, która przychodzi z nieba. I mamy zatem motyw zamieszkania w kontekście poprzedzającym ten fragment, zamieszkania chwały Bożej na ziemi. Człowiek tę Bożą wartość, Bożą osobę przyjmuje, wchodzi w relację, dzięki czemu wpuszcza tą Bożą wierność jakby do działania, dopuszcza Boga do działania, przyjmuje i w ten sposób jakby wystrzela ku kontaktowi z Bogiem, żeby spotkać się z Jego myśleniem, żeby tego Jego myślenia na bieżąco doświadczać. Wprowadzenie tutaj terminu niebo jest akcentem na transcendencję Pana Boga, jest pokłosiem czasów perskich, takiego sposobu zaczerpniętego właśnie z nomenklatury perskiej, ale też kładzie nam akcent na odmienność Boga, na fakt, że my nie zawsze rozpoznajemy, że nie zawsze ogarniamy, właściwie bardzo rzadko ogarniamy. Stąd stoimy tutaj na pozycji tych, którzy przyjmują, a nie tych, którzy tworzą. Specyfika oddziaływania Bożej emet na człowieka jest porównana w psalmie 91, tym o Bożej opiece, do puklerza i tarczy. I to jest niezwykle ciekawe, dlatego że okazuje się, że te popularne twierdzenia, że istnieje taka prawda, która obnaża, która wychowuje przez ranienie i tak dalej, tutaj absolutnie nie ma miejsca. Boża emet osłania człowieka w sytuacjach zagrożenia.
I znamienne jest, że na żadnym miejscu Biblii emet nie jest narzędziem atakowania człowieka i wytykania mu błędów. I kolejny raz odsłania się nam ten relacyjny, wiązany z miłością, charakter emet, no, wypływający z Boga, który jest po prostu dobry. Kwestia decyzji, tak, doświadczenie Bożej emet, Bożej wierności, stałości, prawdy jest związane z naszą decyzją. Czy my się ukierunkowujemy ku Bogu, czy nie? I tekst Izajasza z 38 rozdziału wyraźnie mówi: nie Szeol cię sławi, ani śmierć wychwala ciebie. Nie oglądają się na twoją emet ci, którzy zstępują w dół. O co chodzi? Jeżeli wybieramy azymut na Szeol, na zniszczenie, na kierunek przeciwny niż ku żywemu Bogu, to nie doświadczamy trwałości Boga, bo żeśmy wybrali kierunek inny. W drugą stronę się patrzymy i to jest bardzo istotne w tekście biblijnym, na co się patrzysz, ku czemu się zwracasz, ku komu się zwracasz i jesteś beneficjentem tego, ku czemu się zwróciłeś. Emet nam się pojawi głównie w refleksji i błaganiach psalmisty i będzie nam tym samym suponować swój interaktywny wymiar, czyli fakt, że ono jest rzeczywistością bardzo pożądaną. Psalm 51 mówi, że prawda, Biblia Tysiąclecia tłumaczy, że prawda jest ukryta, natomiast tekst hebrajski mówi, że prawda jest uwewnętrzniona, że to emet jest wewnętrzne. I psalmista mówi, Pan Bóg ma upodobanie w tym, żeby prawda była w moim wnętrzu, czyli żebym przyjmował bliskość Boga, żebym współistniał razem z Nim. I co jest ciekawe, że prawda w tym samym wersecie jest oddzielona od chokma, od mądrości, która oznacza umiejętność rozpoznawania Boga w świecie. To pokazuje, że emet ma inną dynamikę, ma dynamikę relacyjną. I tu Jeremiasz nam powie, już zbliżamy się bardzo mocno do końca. Jeremiasz powie, Pan jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Gdy się gniewa, drży ziemia, narody nie mogą się ostać według Jego gniewu. Zestawienie emet, tej prawdy, wierności, stałości Pana Boga z Jego żywotnością, życiem, dynamiką, panowaniem, władzą, uwidacznia nam jeszcze jeden aspekt. Prawda w tym doświadczeniu jest dynamiczna. Dlaczego? Bo ona się dokonuje w relacji. I prawda o Bogu jest relacyjna i tutaj nie ma zgody na żadne skrzywienia. Dlatego, że w tym terminie gniew, które pojawia się, że Bóg się gniewa, narody się nie mogą ostać wobec Jego gniewu, w tym kecep hebrajskim, nie wyraża nam się awantura w naszym polskim rozumieniu, czy jakieś ciche dni, czy obelgi, nie daj Boże, ale wyraża się fakt, że Bóg jest zaangażowany w nas i On zna naszą prawdziwą tożsamość, dlatego On się nie zgadza na to, kiedy my skrzywiamy siebie. Bóg opowiada się za prawdą o nas. I za tym, żebyśmy my znali siebie w świetle Jego stałości, prawdy, wiarygodności. I Bóg nas podtrzymuje do tej prawdy, będzie nas ciągle przywoływał. I chciałabym zostawić Państwa ze stwierdzeniem proroka Micheasza. Micheasz mówi, Ty Panie okażesz swoje emet Jakubowi, Abrahamowi, okażesz swoje chesed, wierną miłość, bo przysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Zatem, proszę Państwa, możemy być spokojni w Bogu, którego prawda to stałość, wierność, wiarygodność i trwałość w miłości i w przymierzu, a nie zacietrzewienie w jakiejś małej koncepcji. Dziękuję.